Po tych szynach będą jeździć tramwaje w Wilanowie. Jak cała inwestycja postępuje? Od Puławskiej w Śródmieściu, przez Mokotów i nową pętlę, która tam powstaje, tramwajowo-autobusową, Stegny po Wilanów, gdzie się właśnie znajduje. Zobaczmy to w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć i czym ząż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Wilanów. Ale zanim do niego dojdziemy, to Wam pokazuję tu taką najsłynniejszą stację benzynową, na której są robione wszelkie konferencje prasowe. Natomiast wracając do tramwaju do Wilanowa, możemy zobaczyć, że w tym miejscu ta inwestycja się zaczyna. Widać zielone torowisko, to jest koniec tej inwestycji, albo początek. I tu już tramwaje jeżdżą, czyli znajdujemy się na odcinku śródmiejskim. De facto na granicy Śródmieścia i Mokotowa. Ta inwestycja się zaczyna, choć zahacza i o jedną, i o drugą dzielnicę, no i oczywiście o Wilanów, od którego to dzisiaj sobie zaczniemy, lecąc nad świątynią opatrzności Bożej. No i w tym miejscu możemy zaobserwować, że ta inwestycja faktycznie postępuje, nowe tory już się pojawiają, chociaż od razu wam powiem, czemu tych nowych rozjazdów tutaj nie ma i czemu sam kraniec Branickiego jeszcze nie powstaje. To wszystko w dzisiejszym filmie, długim, bardzo długim, macie tutaj dość działy, więc możecie sobie poprzeskakiwać do wszystkiego, jak potrzebujecie. I zaczniemy od tego, co się znajduje na samym końcu. Właściwie to, co będzie w przyszłości się znajdować tutaj na samym końcu. A mianowicie, pętla przy południowej obwodnicy Warszawy. Porzucona w ostatecznej realizacji aktualnie tramwaj do Wilanowa, ale cały czas w planach w studium Warszawy do 2050 roku. To ma powstać, dlatego też tutaj powstał ten wiadukt dla POW-u. Pod nim właśnie tramwaj będzie mógł przejechać w przyszłości, jak i również nowa ulica dwujezdniowa będzie mogła być poprowadzona w tą stronę w kierunku Powsina. Tramwaj w przyszłości też może pojedzie w kierunku Powsina, ale na razie plany są tylko i wyłącznie po to, żeby wybudować pełnoprawną pętlę, a nie kraniec, a właściwie terminal krańcowy, który powstanie na Branickiego. I tutaj obok galerii Wilanów, którą słyszałem, że w tym miejscu teraz będzie się znajdować, ma to wszystko powstać. Przy okazji też druga jezdnia tutaj powstanie, jakże ważnej ulicy, która się ciągnie przez całe miasteczko Wilanów, ale kiedy to się stanie, nie wiemy. Znaczy, wiemy, że przed 2050 rokiem, więc jeszcze trochę czasu mamy. Tymczasem na Branickiego, no tak, jedna jezdnia jest tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o Sobieskiego, natomiast co jest faktycznie ważne, to jest to, że tutaj, jak widzicie, nie ma żadnych torów. Dlaczego? Bo najpierw trzeba wszystko przełożyć, co jest pod ziemią, a tutaj też był pewien konflikt, jeżeli chodzi o właśnie tą część podziemną, bo jeden inwestor wybudował wszystkie ulice, a później trzeba było to przejąć ze strony miasta. Nie zostało to wszystko idealnie przejęte, dlatego cały czas te problemy się pojawiają przy różnych inwestycjach w Wilanowie, a właściwie w miasteczku Wilanów. Na szczęście to udało się już zażegnać i dzięki temu tramwaj tutaj może powstawać. Jak widzicie, tutaj nowy przejazd tramwajowy już powstaje, no i dalej też widzimy już nowe tory właśnie głównie przy przystanku autobusowym aktualnie, już tramwajowym niedługo, czyli Świątynia Opatrzności Bożej. Tu faktycznie będzie ten nowy przystanek. Jeżeli źle wymawiam tą nazwę, to z góry Was przepraszam, to nie jest celowe, tylko faktycznie czasem mi się przekręca to automatycznie. Natomiast co ważne i co chciałem podkreślić, to jest ten przystanek autobusowy, który w tym miejscu się znajduje. To jest tymczasowy przystanek oczywiście. Natomiast stąd jeżdżą też autobusy do metra na Ursynowie. I ten przystanek, pomijając to, że bardzo dużo osób na nim wysiada, też trochę osób wsiada. I on jest za wąski. Tutaj ledwo się mieści jedna osoba. Nie da się bezpiecznie minąć osób, jeżeli jakiś autobus wjeżdża na przystanek bądź z niego odjeżdża. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce, bardzo jest wąski i według mnie to powinno być naprawione. Już nie mówię o tym, że nie ma ławki, wiaty i nie da się w żaden sposób schronić przed deszczem, bo to jest chyba oczywiste. Natomiast faktycznie on jest za wąski. W tym miejscu nie powinno być to aż tak zrealizowane. Chyba najwęższy, jeżeli chodzi o całą inwestycję. Tymczasem tutaj, jak widzicie, jeszcze nie mamy już zamkniętego skrzyżowania, natomiast widać dokładnie, że wszystko zostało wyburzone. Jezdnia jest jeszcze wyburzona w niektórych miejscach. Jeżeli tutaj gdzieś jezdnia jest usuwana, to tylko i wyłącznie głównie do przekładek podziemnych, bo faktycznie torowisko, jak widzicie, jest tutaj w środku, pomiędzy jezdniami i większość jezdni w samym miasteczku Wilanów nie musi być całkowicie przebudowana, bo po prostu było tak to wybudowane, aby ta rezerwa pod tramwaj, pod linię tramwajową na środku po prostu była pozostawiona. I tak to też tutaj się ciągnie.
Jak widzicie, tutaj jeszcze ten magiczny łazik marsjański, który robi tą płytę betonową, wykonał to. Wszystko będzie na tej płycie betonowej, a na płycie betonowej są szyny zamontowane, jak i również będzie rozchodnik, więc w tym miejscu będzie oczywiście zielone torowisko. Przy przystankach jest wyższa płyta betonowa, bo tam tramwaje się zatrzymują, hamują, no i ten cały piasek też, który jest niezbędny dla tramwajów, zwłaszcza teraz, jak na przykład pada śnieg dzisiaj, no to jest po prostu niezbędne, aby to dobrze funkcjonowało. Natomiast tutaj możemy zaobserwować te skrzyżowanie kolejne przy osi królewskiej. Teraz tutaj to skrzyżowanie faktycznie zostało zwężone. Jedna jezdnia osi królewskiej została zamknięta. Tu jeszcze widzimy ujęcia, one są ze wtorku, więc jeszcze, że tak to powiem, faktycznie nie było aż tak dużo usuniętej tej starej jezdni, ale domyślam się, że teraz faktycznie można już zobaczyć, że po części tej jezdni nie ma, ona już jest wyburzona konsekwentnie. Więc faktycznie tak to wygląda, jeżeli chodzi o to skrzyżowanie. Jeszcze raz sobie je zobaczymy teraz z lotu ptaka. No i część przejść dla pieszych też przez to została zamknięta, przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Dalej za skrzyżowaniem oczywiście mamy już nowe szyny. No i ogólnie na tym całym odcinku wilanowskim nie mamy prawie żadnych rozjazdów, pomijając sam kroniec na Branickiego. W przyszłości też będą tramwaje jechać właśnie Branickiego. Będą jechać de facto Branickiego, skręcając w kierunku Zawad, ale kończąc przed Zawadami oczywiście. Niestety, ale no cóż. Tymczasem tutaj na Sobieskiego mamy coś takiego jak wielkie skrzyżowanie. I co prawda te tramwaje będą miały tylko i wyłącznie przystanki po stronie północnej skrzyżowania. O tyle faktycznie tutaj utrudnienia są dosyć duże, no bo jednak ograniczenie ruchu na Alei Wilanowskiej, no nie ukrywajmy, to jest istny hardcore. Chociaż Aleja Witosa teraz została też ograniczona, więc w sumie może i nie lepiej tam też się dzieje. Natomiast tu faktycznie widzimy, że nowe torowisko z nowymi szynami już faktycznie jest. Przystanki autobusowe jako tako jeszcze funkcjonują. Oczywiście tymczasowe w różnych lokalizacjach. No i tutaj jedna jezdnia jest wyburzona. Na tym miejscu, gdzie jest stara jezdnia, już faktycznie widzimy nowe torowisko tramwajowe, więc najprawdopodobniej niedługo, jak się zakończą już wszystkie prace przy budowie nowego torowiska, będzie przerzucenie jezdni z jednej strony na drugą stronę. No widać, że korek jest, tak? Korek jest całkiem ładny. To są ujęcia już tak wieczorkiem, koło 15. No te ujęcia mogły być to będą właśnie koło godziny 15:20. Tak tuż przed zachodem słońca udało mi się niestety to nagrać. Natomiast dzięki temu widzimy te korki, które tu się faktycznie generują. A są naprawdę, bym powiedział, całkiem pokaźne. Szkoda bardzo, ale no niestety tak to wygląda. No i patrząc w drugą stronę też możemy zobaczyć, znaczy, no tutaj aż tak daleko nie odleciałem z tą kamerą, ale tu jak widzicie w drugim kierunku, no bo mimo wszyscy jadą w kierunku mi Wilanowa czy Konstancina, więc tam w tym kierunku robią się największe korki. Tymczasem tutaj, no te skrzyżowania od tych stron też jest całkowicie rozkopane i w tym miejscu będą się znajdować przystanki tramwajowe w obydwu kierunkach na tym zakręcie, na łuku, że tak to powiem, po kolejowemu, więc dosyć ciekawie. No i dalej w miarę prosta trasa tramwajowa będzie się ciągnąć bezpośrednio już do Śródmieścia. Natomiast przelecimy sobie teraz, jak to mniej więcej wygląda w sensie do Śródmieścia. No tam jeszcze w Mokotowej będzie parę zakrętów. Właściwie jeden taki główny, ale do niego dolecimy. Tam teraz kładka będzie wyburzona już od jutra. I to też może będzie w formie transmisji na żywo na moim kanale. Szczegóły oglądając dzisiejszy film dokładnie zobaczycie. Tymczasem lecimy dalej i możemy zobaczyć, że tu kiedyś była kładka. Kładki już teraz... znaczy wróć. Kładka była wcześniej, przelecieliśmy to miejsce, natomiast tutaj jest sieć wysokiego napięcia. Tam dalej widzieliśmy kładkę, właściwie była ta kładka już wyburzona jakiś czas temu. Następnie mamy ładny odcinek torowiska tramwajowego. Nowa jezdnia Sobieskiego tu już się pojawia. To jest faktycznie dobra nowina, że już nowe jezdnie są odbudowane, dzięki czemu ruch nie wróci, co prawda jeszcze na dwie jezdnie. Będzie po prostu przerzucone ze starej na nową i w ten sposób będzie to już funkcjonować, więc możemy się przygotować, że tu najprawdopodobniej już niedługo to się wydarzy, chociaż jeszcze oczywiście trzeba się przygotować na to, że pomijając to, trzeba wybudować przez to skrzyżowanie tory tramwajowe. Jak widzimy, to jeszcze jest aktualnie niemożliwe, głównie też w związku z tym, że te jezdnie są tak zrobione. Natomiast w tym miejscu dalej widzimy nową jezdnię, to jest już pierwsza warstwa asfaltu, więc spodziewajmy się, że niedługo będzie kolejna. Widzimy też już przystanek tramwajowy, płytę przystankową, więc tu faktycznie się dosyć dużo zmienia już pozytywnie. I tutaj chyba jest największy stopień zaawansowania tej inwestycji. Bo mamy zarówno tory, słupy od sieci trakcyjnej tutaj się pojawiają, jeszcze bez oczywiście sieci trakcyjnej, jak i również nowe jezdnie z nowym asfaltem, nowe przystanki autobusowe. Faktycznie trzeba przyznać, że to naprawdę całkiem ładnie idzie do przodu na tym odcinku mokotowskim. No nie mogę tego powiedzieć oczywiście o spacerowej, choć tam też się dzieje, no tamten odcinek jest całkowicie niedostępny teraz dla pieszych, więc dzisiaj też go oczywiście pokażę pod sam koniec filmu. Tu też była kładka, kładki też już nie ma, no wszystkie kładki są zastąpione przejściami dla pieszych i przejazdami rowerowymi. W niektórych miejscach również przystanki
przystanki tramwajowe tam będą powstawać, gdzie są autobusowe, ale mimo wszystko to tramwaj ma być zrobiony w ten sposób, aby jechał całkiem szybko do Wilanowa i mógł jeździć jak właśnie linia E. No, czy tak praktycznie będzie, zobaczymy, jak już tramwaje będą de facto funkcjonować. Tymczasem w tym miejscu mamy przystanek Świętego Bonifacego. I tu się dużo dzieje. A właściwie to będzie się dużo działo, bo rozpoczęła się budowa tramwaju kierunek Stegny, czyli do pętli tramwajowo-autobusowej Stegny. Pętla autobusowa jest aktualnie tam ograniczona i za chwilę zobaczymy, jak to tam wygląda też przy tej pętli. Tymczasem w tym miejscu widzimy całe nowe rozjazdy. I czym one są jeszcze nie zamontowane? No bo jak już są zamontowane, to wiecie, po pierwsze trzeba mieć miejsce, żeby je zamontować, po drugie jak są już zamontowane na miejscu, no to nie można w żaden sposób ich łatwo naprawić. A wiecie, jeżeli jest już coś zamontowane, to się szybciej psuje, starzeje i później trzeba będzie tego wszystko naprawiać. Więc ogólnie one są tutaj poskładowane w różnych miejscach na placu budowy, ale nie są jeszcze na docelowym miejscu. Też co ważne, tutaj możecie zobaczyć na tym jeszcze oblocie w drugą stronę, że tak, tu lecimy nad szynami w splocie, czyli dwie szyny są obok siebie, dzięki czemu tramwaje będą mogły lepiej i efektywniej wjeżdżać na skrzyżowanie. Następnie mamy tutaj kolejne właśnie już razem złożone ze sobą szyny w splocie. One tak przyjeżdżają już złożone, więc to ciekawe właśnie. No i mamy rozjazdy. Tu jest jeden z rozjazdów. Na dole mamy kolejne rozjazdy. W ten sposób będzie można skręcać. Natomiast sama iglica do rozjazdu na szyny w splocie, mamy właśnie ją tutaj. No to jest o bardzo małym łuku, no bo tak to faktycznie funkcjonuje przy splocie, no bo te szyny są obok siebie. No i tutaj jestem też ja. Natomiast lecąc dalej, możemy zobaczyć, jak to powstaje w tym miejscu. Znowu ujęcia są właśnie koło godziny 15:20 we wtorek. Tamte poprzednie były ze środy. Natomiast tutaj możemy zobaczyć, że skrzyżowanie Świętego Bonifacego właśnie jest już aktualnie ograniczane. Jedna jezdnia, jeżeli można było tu powiedzieć, że to była jedna jezdnia, tam ogólnie była jedna jezdnia i faktycznie to zostało przerzucone, ta jezdnia trochę bardziej w stronę południową, czyli teraz patrząc na Frost, ponieważ no, trzeba po prostu zmienić miejsce na te tory tramwajowe na nowe dwie jezdnie, które będą teraz tam pośrodku z torami tramwajowymi. Tymczasem tutaj oblatując sobie dookoła możemy zobaczyć, no tutaj będzie duży węzeł tramwajowy, biorąc pod uwagę też to, że po prostu będą rozjazdy w każdym z kierunków, gdzie te tramwaje będą jeździć. Czyli te tramwaje z pętli Stegny będą mogły teraz skręcić w prawo i w lewo w kierunku Śródmieścia i w kierunku Wilanowa. Tak samo stąd z Wilanowa te tramwaje będą mogły skręcić w kierunku Śródmieścia, idąc prosto, bądź skręcając w kierunku pętli Stegny. W dużym skrócie będą mogły skręcić de facto wszędzie. Taki krótki przerywnik. Jak widzicie, cały czas tutaj stoję, marznę, moknę. W każdych warunkach nagrywam dla Was inwestycje. Jeżeli chcielibyście mi pomóc w realizacji tych wszystkich inwestycji, zostańcie patronami Avizonosza. Patronite / Avizonosz. Więcej szczegółów dokładnie tam znajdziecie. Tymczasem wracamy do tramwaju do Wilanowa. Wtedy wiem, że na pewno Was interesuje, kiedy w końcu się zakończy, kiedy będzie koniec utrudnień. No, to wszystko w tym filmie się dowiecie oczywiście. No, a przynajmniej to, co wiem. Wracając do meritum i do filmu, możemy zobaczyć tutaj, jak właśnie ta ulica jest rozkopana. No i tak, po prawej stronie będzie prowadzona nowa droga rowerowa, której tutaj wcześniej zupełnie nie było. Przystanki autobusowe zostaną mniej więcej w tym samym miejscu, cały czas będą dosyć blisko siebie. Natomiast tramwaje będą miały tylko przystanki na Świętego Bonifacego i tutaj na pętli Stegny. Pętla Stegny aktualnie, jak widzicie, jest z jednym właściwie miejscem postojowym dla autobusów, dla tylko i wyłącznie dwóch linii na samej pętli. Poza pętlą autobusy teraz się zatrzymują, no bo gdzieś mimo wszystko muszą się tutaj zatrzymywać. Pętla będzie tak zrobiona, że będzie mniej więcej podobnie wyglądać jak wcześniej, z tym, że będą tory tramwajowe. Czyli trzy perony przystankowe, gdzie tramwaje i autobusy będą mogły się zatrzymywać, z czego dwa perony dla autobusów i dwa perony dla tramwajów. Tutaj w przyszłości tramwaj pojedzie do stacji Meta, która będzie się znajdować tutaj z Aleją Wilanowską. Natomiast to jest tak daleka inwestycja, no nie będę mówić tak, ale znaczy wspomniałem, że będzie to w przyszłości planowane w ramach tam czwartej linii metra, więc no ale to jeszcze za jakiś czas. Tymczasem wracając do meritum, tutaj będą właśnie dwa perony dla tramwaju, dwa perony dla autobusów, z czego jeden peron będzie wspólny dla tramwajów i dla autobusów, więc będą wygodne przesiadki. Tak samo w kierunku tutaj, po lewej stronie, przystanek autobusowy będzie przeniesiony na miejsce, na wysokość pętli i będzie on wspólny dla tramwajów i dla autobusów. Więc ogólnie całkiem to będzie ładnie funkcjonować. Ta pętla ma być gotowa na przyszły grudzień 2024 roku. Natomiast sama inwestycja ma zostać ukończona, jeżeli chodzi o trasę tramwajową z Wilanowa bezpośrednio do Śródmieścia. No tak mniej więcej już na wakacje. Trochę później niż kładkę, czyli most na Pragę, ale będzie też niedługo, więc najprawdopodobniej już na wrzesień nowi uczniowie szkół podstawowych będą mogli sobie pojechać tramwajem do szkoły bądź do domu. No i tak to wygląda, lecimy dalej. To te tramwaje się tutaj ciągną oczywiście. Przystanek Czerniakowska, znaczy Czarnomorska tutaj będzie się znajdować. Tu też była kładka, kładki też już nie ma.
Te kładki kondensowane są likwidowane. Ostatnia kładka będzie likwidowana w najbliższy weekend. No i można tutaj jeszcze to zobaczyć, jak to wygląda od tej strony. Tutaj też mamy tory tramwajowe. Te tory już te jakiś czas są, faktycznie trzeba przyznać. W żadnym tych miejscach też są odkładane i widzimy też drugą jezdnię Sobieskiego, więc widać, że faktycznie prace postępują. Tutaj też ta druga jezdnia Sobieskiego powstaje dzięki temu, że te kładki zostały mimo wszystko wyburzone już. No bo inaczej tego nie dałoby się zrobić. Tu też są niezbędne przejazdy do wszystkich posesji, czy to do dróg w okolicy. Dlatego też w tych miejscach ta inwestycja trochę wolniej postępuje, ale one są po prostu przerzucone z jednej na drugą stronę, żeby mimo wszystko to jakoś postępowało całkiem sprawnie. W miejscach wszędzie, gdzie kładki zostały zlikwidowane, odpowiadam, od razu macie przejście dla pieszych, tak jak tutaj to jest wytyczone. Więc tu na szczęście tej sytuacji, że zostało coś usunięte, nie ma teraz jak przejść, nie ma takiej sytuacji, jest to zrobione dosyć dobrze. Przynajmniej tak to wygląda. Czy jest to funkcjonalne, czy jest to bardziej bezpieczne? No nie ukrywajmy, jeżeli ktoś przejdzie górą, to nie ma żadnego kontaktu z samochodem, jest bezpieczniej. Ale czy jest to wygodniejsze? Raczej tak, bo każda osoba z przejścia dla pieszych może skorzystać, a nie tylko i wyłącznie w pełni sprawna. No, wiemy jak te windy działają. Wracając do przystanków nowych, Mangalia, tu będzie się znajdować przystanek tramwajowy. No i tutaj będzie na tym skrzyżowaniu. Następnie nie będzie żadnego przystanku w zespole Tor Stegny, który tutaj się znajduje. Dlaczego? No bo może nie chcą łączyć tego ruchu, który tutaj jest na Alei Witosa. Ogólnie też sama Aleja Witosa została teraz mocno ograniczona. Mocno ograniczona, co to oznacza? Oznacza to, że aktualnie tam z dwóch jezdni jest jedna jezdnia i to jezdnia z czterema pasami, z czego dwa w każdym kierunku. Więc ogólnie powiedzieć, że tam się robią korki, to trochę w sumie nic nie powiedzieć. Ale widzimy, że faktycznie tutaj prace trwają. No to jest miejsce bardzo mocno korkujące się teraz w związku z aktualną sytuacją. No jest to niezbędne mimo wszystko, że tutaj trzeba wybudować te tory tramwajowe, które będą przejeżdżać przez tą jezdnię Alei Witosa. No, czy korki są duże? No to są ujęcia z wcześniejszych godzin, bo tak będziemy lecieć do 7 nad ranem teraz z tymi ujęciami. Natomiast no, nie jest dobrze, tak? Powiem to w dużym skrócie. Czy się korkuje? No inaczej, jeżeli ktokolwiek z was próbował pojechać w kierunku Wilanowa w godzinach szczytu popołudniowych, to doskonale wie, że się jedzie godzinę ze Śródmieścia, jak nawet nie dłużej. Jedynym rozwiązaniem w teorii jest pojechanie na Ursynów i stamtąd 217, ale to też nie do końca jest idealne rozwiązanie. W drugą stronę, jak widzicie, korki też są. No i oczywiście sobie zobaczmy, jak to wygląda z lotu ptaka. Przypadza samochody całkiem ładnie jeżdżą, jak już jeżdżą na fala oczywiście. No i przystanek tramwajowy tutaj będzie się znajdować kawałek dalej, a dokładnie w tym miejscu na Idzikowskiego. Przystanek będzie po tej stronie skrzyżowania i tu będzie można wsiadać i wysiadać. Więc w teorii będzie można dojść do przystanków Tor Stegny, ale nie będzie to jakaś bardzo wygodna przesiadka. Z tego co kojarzę, to jest zrobione dzięki w ten sposób, że te tramwaje będą mogły jechać z szybszą prędkością i z lepszą zieloną falą przez same skrzyżowanie z Aleją Witosa. I dlatego tak to zostało zdetalizowane. Pytanie na pewno, czy to nie byłoby dobre miejsce na przesiadki. Ale to już pozostawiam wam do sekcji komentarzy. Tymczasem tu zobaczymy jeszcze ujęcia z torku, kiedy jeszcze mogłem wejść na kładkę. Teraz już takiej możliwości nie ma, bo kładka została zamknięta. W ostatnim tygodniu, właściwie w środę, kładka została zamknięta. Teraz jeszcze stoi, jak oglądacie ten film jeszcze w piątek. Natomiast już w sobotę ona będzie wyburzana. I postaram się, jeżeli mi się tylko i wyłącznie uda, ustawię się w jakiejś lokalizacji, tak aby nagrać cały proces wyburzania tej kładki. Co oznacza to? Oznacza to, że ustawię się i nagram cały proces. Będę po prostu chcę siedzieć na krzesełku przy komputerze i przez te, nie wiem, no, pewnie za jakieś 10, 12, czy może nawet 18 godzin sam proces najważniejszy będę nagrywać. I na sam proces już ten najbardziej efektowny wyburzania, może nawet uda mi się zrobić transmisję na żywo. Może, nie obiecuję, ale spodziewajcie się, że może jakaś transmisja na żywo nagle się pojawi. Natomiast tutaj lecimy dalej i jest przystanek Dolna. No tutaj, jeżeli chodzi o tą część tramwajową, dużo wam nie powiem, bo tu jeszcze nie powstaje. Cały czas sieć podziemna jest jeszcze domykana w ostatnich aspektach. No teraz spada śnieg, więc to by jeszcze śmiesznie wyglądało. Natomiast faktycznie tutaj się dzieją jeszcze prace głównie pod ziemią. No i na tym odcinku mimo wszystko jest skoncentrowane na odcinku, aby mógł pojechać tramwaj na Gagarina. Więc podstacja atrakcyjna tutaj powstaje na Spacerowej i jest jednym z ważnych elementów, który teraz jest realizowany. Jest już teraz zamknięta, widzieliśmy ją krok po kroku, jak postępuje, natomiast faktycznie jeszcze nie jest gotowa. No i najważniejsze, żeby tramwaj na Gagarina pojechał, a tramwaj na Gagarina będzie gotowy na koniec tego roku, to musi mieć jak dojechać. A jak dojechać? Spacerowo. Zresztą za chwilę to zobaczycie, o co chodzi, jaki jest problem, bo jeżeli faktycznie tak się stanie, to będzie chyba taka pierwsza sytuacja w Warszawie. W innych miastach już takie rzeczy były, ale u nas takich jeszcze bajerów nie mieliśmy. To oczywiście też mamy jedną jezdnię, jakby ktoś jeszcze nie zauważył.
Odpowiadając na to, czy się robią korki, to powiem wam tak. Autobusy stoją w korku od Bagateli do Dolnej, a za Dolną no, nagle potrafimy jechać to dużo szybciej. W skrócie jest źle, no co ja poradzę. Natomiast tutaj, patrząc z lotu ptaka. Proszę bardzo, ładny horyzont Warszawy, mamy całe skrzyżowanie, które aktualnie nie jest skrzyżowanie, tylko i wyłącznie są dwa przejścia dla pieszych. No tutaj oczywiście Gagarina, teraz patrzymy z widoku Gagarina. Jak widzicie, Gagarina w tym miejscu nie ma, bo to jest inwestycja realizowana przez wykonawcę tramwaj do Wilanowa, natomiast tramwaj na Gagarina jest realizowany osobno. Tamte inwestycje dokładnie widać, gdzie się po prostu kończą. To, gdzie jest gotowe, to jest tramwaj na Gagarina, to, co nie jest gotowe, to jest tramwaj do Wilanowa. Więc wszystkie przystanki tutaj na Spacerowej są realizowane w ramach tramwaju do Wilanowa, który teraz powstaje. No jak widać, no tych tramwajów tutaj jeszcze zbytnio nie ma. Choć widzimy już mniej więcej zarys, co tu się faktycznie dzieje. Po pierwsze, wszystkie obiekty tutaj powstają pod ziemią. Kolektory, pompownie, czy podstacja atrakcyjna, one już faktycznie są wszystkie zasypywane, zamykane, jeżeli chodzi o budynki. Widzimy też, że powstają tutaj słupy od sieci atrakcyjnej, bardzo się pojawiają. No i tu widzimy tramwaj na Gagarina. Tramwaj na Gagarina, gdzie się kończy? Chyba to dosyć ładnie w tym miejscu widać. Kończą się tory, dokładnie w tym miejscu kończy się inwestycja w tramwaju na Gagarina. Co ciekawe, jeszcze w ramach tej inwestycji powstał rozjazd dla tramwaju w splocie. To krótki odcinek, ale tak faktycznie jest. I tu będzie jeszcze przejście dla pieszych w tym miejscu z przejazdem rowerowym. Dzięki temu będzie tutaj wejście na przystanek tramwajowy od tej strony, bo taka też możliwość będzie, więc tu też się to całkiem ładnie połączy. Następnie stąd tramwaje będą jechać czy to w kierunku Wilanowa, może w jakichś specjalnych kursach, czy to w kierunku oczywiście Śródmieścia. No i tu właśnie jest ten rozjazd w splocie, który się znajduje i stąd właśnie tramwaje będą mogły już skręcić prosto lub skręcić w kierunku w lewo, w kierunku Wilanowa. Widzimy też te słupy od sieci trakcyjnej, to jest na pewno na duży plus. Nowe latarnie też się pojawiają, więc ogólnie wszystko tu już jest do góry jest, ale samych jezdni nie mamy i ogólnie układu ulicy, co jest na duży minus. No ale no co ja powiem, no faktycznie tak to aktualnie wygląda. Tutaj jeszcze widzimy właśnie te elementy podziemne, które powstają, które są odbudowane, no i to wszystko jest zamykane. A tu jest nowa spacerowa i ona się tutaj właśnie już powoli pojawia. Tak patrząc na to czysto nieironicznie, sądzę, że najprawdopodobniej tramwaj na spacerową pojedzie. Jak pojedzie pod koniec stycznia, to będzie dobrze, ale raczej tak bym powiedział, że w lutym tramwaje już faktycznie na tym odcinku pojadą, bo biorąc pod uwagę, jak aktualnie to jest zaawansowane, to nie ma takiej możliwości, żeby oni teraz jakoś eksplodowali tempem i postępem w tym miejscu. To nie jest przystanek kolejowy przez PKP realizowany, że w 2 miesiące powstaje. Hashtag Józefin. Tymczasem w tym miejscu widzimy nową spacerową i jej nowy układ. Przypominam wam, że w górę będzie jeden pas, w dół będą dwa pasy. Więc coś zabawnie, ale wracając do meritum, czyli do tramwajów, widzimy już tutaj faktycznie początki nowego torowiska. Jeśli tutaj nie widzicie szynu, to jeszcze to faktycznie, to jest prawda, to nie ma szyn, natomiast faktycznie widzimy, że tutaj jest już przygotowanie pod szyny, mamy też słupy sieci trakcyjnej, widać dokładnie zarys krawężników, jeżeli chodzi o chodniki, drogi rowerowe na tym krótkim odcinku, samą jezdnię i to znika nam dalej. Na tym kolejnym odcinku też zbytnio nic nie niestety nie mamy, ale faktycznie to postępuje krok po kroku do przodu. Tutaj też będzie oczywiście skręt w prawo, będzie można wyjechać, ale nie będzie przejazdu przez same torowisko tramwajowe. No i na tym samym odcinku będzie zielone torowisko. Też za ważne, no to będzie dosyć wysoki podjazd tramwajów. Zobaczymy, jak sobie będą radzić w każdej porze roku. Zimą, latem, w trakcie lodu, oblodzeń, no i oczywiście na jesieni z liściami. Zobaczymy, ale tramwaje podobno to dobrze obliczyły i na spokojnie sobie tutaj tramwaje będą wjeżdżać. Tymczasem przystanek Goworka. Jak będzie dokładnie wyglądać nazewnictwo tych wszystkich przystanków w tym zespole? Zobaczymy, bo aktualnie to są dwa przystanki osobne, Rakowiecka i Goworka. Według mnie powinno to być wszystko w ramach jednego przystanku, bo inaczej się robią problemy. No ale no cóż, jest jak jest. To jest wielkie skrzyżowanie. I co ja mogę powiedzieć? No naprawdę tutaj się będzie działo bardzo dużo. Zaczynając od wstępu, czyli od tego słupa, który tutaj się znajduje po środku jezdni, jak i również patrząc na pozostałe aspekty. To tak, po pierwsze przystanek tramwajowy tutaj, ten już funkcjonuje, bo tramwaje przejeżdżają przez sam węzeł. Widzimy nowy rozchodnik, nowe rozjazdy w kierunku Rakowieckiej, Śródmieścia, Wilanowa, czy w kierunku Mokotowa. No i tutaj lecąc nad Marszałkowską możemy zobaczyć, że cały czas plac Unii Lubelskiej jest rondem. Dziwnym, trudnym do przejechania, ale jest rondem faktycznie. No i tu też jest przystanek tramwajowy plac Unii Lubelskiej i też jeden z węższych przystanków tramwajowych w kierunku Śródmieścia, jakie istnieją w warszawskiej aglomeracji. Tak powiedziałem, no szalonecko warszawskiej aglomeracji, ale wiadomo, że tramwaje jeżdżą tylko i wyłącznie w Warszawie. Przynajmniej aktualnie. O, tu widzicie ten przystanek.
taki całkiem wąski. On taki jest mniej więcej, jest trochę szerszy niż ten przy świątyni Opatrzności Bożej, więc nie jest dużo lepiej. No i tutaj oczywiście same te skrzyżowania się znajduje, czyli skrzyżowanie ruchu okrężnym, czyli rondo. Rogatki są, no i tutaj się zaczyna nowa inwestycja, tak jak powiedziałem na wstępie. Rozchodnik się pojawił, bo tutaj już tramwaje jeżdżą, natomiast nie ma jeszcze cały czas przejazdu marszałkowską wzdłuż Centrum Handlowego Plac Unii Lubelskiej. Tak samo jezdnia ulicy Puławskiej w kierunku Mokotowa jest cały czas tylko i wyłącznie jednopasmowa. To jest dosyć duży problem. Jedna jezdnia, ale jeden pas. De facto to będą oczywiście trzy pasy, będzie możliwość skrętu właśnie w ulicę spacerową. Natomiast no, teraz to dosyć mocno ograniczające i korkujące. Tu też jest przejście dla pieszych, jak widzicie. Tu też ja stoję. Też ta poczta się pojawiła. Nie do końca wiem w jaki sposób i czy na pewno legalnie, ale się pojawiła. No i tu mamy szyny, które się kończą. Przepraszam, tutaj jest to koniec sodów. Tu w przyszłości tramwaje będą jechać wzdłuż Rakowieckiej i będzie po prostu kolejny, czwarty tor dołożony w tym miejscu i będą mogły skręcić na spokojnie i to w splocie i na osobnym torze w kierunku Rakowieckiej. Tramwaj w kierunku Rakowieckiej rozpocznie się z budową w przyszłym roku, bo już umowa została podpisana, więc spokojnie niedługo tam faktycznie się rozpocznie więcej prac. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o nim, zrobiłem o nim już film jakiś czas temu, macie do niego teraz link w opisie i w karcie. Tymczasem tutaj możecie zobaczyć faktycznie ten rozjazd. Tu jest wszystko już mniej więcej gotowe od tej strony, przy Rakowieckiej jest trochę gorzej. Cały rozjazd jest po prostu skompletowany w ramach jednej całości. No i tam, gdzie jest ta część betonowa, po prostu będą też przejeżdżać samochody po tym całym węźle tramwajowym. Następnie tutaj będą te tramwaje skręcać w kierunku Rakowieckiej, czyli w prawo. No i tutaj szyny się kończą, urywają w połowie, bo po prostu ta część skrzyżowania będzie realizowana w ramach tramwaju na Rakowieckiej, a nie w ramach tramwaju do Wilanowa w tym miejscu. A tego też słup od sygnalizacji świetnej pozostał po prostu na środku. I tak to wygląda. Tam część przekładek podziemnych jest jeszcze realizowana, ale to nie oznacza, że ta inwestycja nie będzie mogła powstać jednocześnie jedna i druga. Zresztą tutaj prace już w większości raczej się niedługo będą kończyć, tak na przestrzeni najbliższych 2 miesięcy. No i to jest oczywiście kolejny przystanek tramwajowy, z tym, że on się inaczej nazywa. Wiem, że mieszkańcy ubolewają nad tym, że przystanki teraz są od siebie bardzo daleko, ale to było wiadomo od dawna, że tak to będzie wyglądać, więc można było wcześniej zgłaszać swoje kontrowersje, jeżeli chodzi o ten projekt. Tak to wygląda z ruchem tramwajowym. No i to był tyle mniej więcej z tego filmu. Jeśli jaki film na temat tramwaju do Wilanowa wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Tak jak w środku filmu, zachęcam was do zostania patronami, a więc nosza. Zachęcam też do wejścia na moją grupę na Facebooku Co u Tramwaju Warszawski, gdzie wymieniamy się zdjęciami i informacjami na temat wszystkich inwestycji tramwajowych w Warszawie i ogólnie samych tramwajów warszawskich. No i w skrócie, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Przepraszam was, że ten film jest aż tak długi, ale niestety nie udało mi się tego skrócić bardziej. 100 giga ważą wszystkie materiały do tego filmu. Naprawdę trochę to trwało. Nagrywałem go 2 dni i mi się po prostu skończył dzień, bo jak nagrywałem we wtorek, kiedy miałem pozwolenie od Służby Ochrony Państwa na latanie w tym miejscu, nie udało mi się nagrać. Już po prostu słońce mi zaszło, więc musiałem kolejnego dnia przyjechać i dograć. Natomiast jutro może pojawi się tutaj ponownie i nagram, jak ta kładka będzie wyburzona. Jeśli uda mi się wstać po dzisiejszej imprezie, no i będę jakiś w stanie tutaj wysiedzieć w tym śniegu. Ale miejmy nadzieję, że tak faktycznie będzie i nawet ten live się pojawi. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!